Witam Adamku, kupić miłośnik Excela, porada 169. Jak eksportować i importować formularze VBA do Excela. Zacznijmy od tego, że nacisnę Alt F11, żeby przejść do kodu VBA. I tu powinieneś mieć taki widok. Jeśli czasem nie masz eksploratora projektu, on tu jest zamknięty, to wystarczy wejść w menu View i Project Explorer sobie uruchomić, tam był skrót Ctrl-E. I teraz klikamy sobie prawym przyciskiem myszy, wybieramy Import File. Ja akurat jestem już w odpowiednim katalogu, tutaj możesz sobie to zmieniać. Wybieram mój formularz, on ma końcówkę FRM, rozszerzenie i już tu został zaimportowany. To jest akurat formularz kalendarza i ja tu sobie na szybko dodam kod. Akurat zależy mi, żeby w tym arkuszu był on dostępny, więc sobie wybieram arkusz, właśnie kliknąłem na niego dwa razy, tu sobie wybiorę worksheet i przy zmianie zaznaczenia tu sobie wkleję taki dodatkowy kod, zasejfuję, Alt F11, wrócę sobie do arkusza, w którym byłem ostatnio. I teraz przy zaznaczeniu jednej z komórek tutaj w zakresie z kolumny A wyskakuje taki kalendarz, gdzie jeśli sobie wybiorę datę i ją zatwierdzę, to ten kod VBA, ten formularz wstawi. Teraz sobie wrócimy jeszcze raz Alt F11 do kodu VBA i żeby eksportować formularz, wystarczy na niego kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Export File i tam, gdzie chcesz go zapisać, wystarczy tu kliknąć przycisk zapisz. Jeśli chciałbyś pobrać pliki, wystarczy, że wejdziesz na moją stronę Excel i Adam / YouTube z plikami i tu akurat ten plik to jest porady 169, to najprościej rozwinąć sobie to menu, nacisnąć Ctrl F i napisać 169. Porada jest eksportowanie i importowanie formularza kalendarza VBA. Wystarczy sobie kliknąć i po chwili wyskakuje okienko pytające się, gdzie chcesz zapisać plik. Subskrybuj kanał po więcej informacji i porad na temat Excela.